Wyobraź sobie świat ponad pół miliarda lat temu, gdzie życie nie istniało na lądzie, a w wodzie żyły dziwaczne organizmy nie przypominające te, które można spotkać obecnie. Posłuchajcie o faunie diakarskiej. Fauna diakarska, jak sama nazwa wskazuje, jest to grupa organizmów żyjąca w Diakarze od 635 do 541 milionów lat temu. Jak wspomniałem, organizmy nie występowały na lądzie, a w wodach żyły dziwaczne stworzenia nie występujące obecnie. Nie miały kręgosłupa, pancerza, muszli, ani żadnych struktur wapiennych. Były to organizmy miękkociałe, a największe z nich mogły mieć co najwyżej 15 do 20 cm długości. Najlepszym przykładem jest harnia, przytwierdzona do dna morskiego, filtrująca wodę przepływającą koło niej. Harnia jest jeden z wielu organizmów ediakarskich, których nie udało nam się sklasyfikować. Jedynymi organizmami, które faktycznie dzisiaj są klasyfikowane za pomocą badań molekularnych, to przodkowie pierwszych meduz. Najlepszymi przykładami są cyklomeduza, Mastsonites, Medusites, Ediacaria i Beltanella. Były to organizmy zbliżone rozmiarami do współczesnych meduz. Poza meduzopodobnymi, organizmem, którego da się sklasyfikować, to Kimberella. Patrząc na faunę ediakarską, możemy stwierdzić, że Kimberella jest najlepiej poznanym stworzeniem tego okresu. Był to przodek ślimaków i jednotarczowców. Jednak skąd wiemy, że był to pramięczak? Skamieniałości świadczą o tym, iż używał raduli, czyli tarczki, która służyła do pożywiania się, pokarmem do zgryzania maty mikrobialnej, o której wspomnę za chwilę. Za ediakarskich przodków koralowców uznaje się Pterygium i Rangeę, a stawonogi i Parmancorinę, choć są do tego przypuszczenia i nie są one tak dobrze udowodnione jak w przypadku Kimberelli. Za najbardziej medialne organizmy ediakaru uznaje się Dickinsonię i Spryginę. Ta pierwsza miała 12 cm długości i była symetryczna. Niektórzy twierdzą, że był to grzyb, jednak badania nad skamieniałością Dickinsonii w Rosji niedaleko Morza Białego dowodzą o tym, iż jest to zwierzę, dzięki odkryciu cholesterolu w tkankach. Z kolei Sprygina charakteryzowała się wydłużonym ciałem, które było podzielone na segmenty, a przednia część ciała miała połączone segmenty tworzącą część głowową, na której mogły znajdować się oczy lub czułka, ale mimo to nie ma bezpośrednich dowodów na to, że faktycznie mógł jakieś posiadać. Miał 3 cm długości i uważa się go czasem za drapieżnika, mimo iż drapieżnictwo w ediakarze było rzadkością. W ediakarze klimat ciągle się zmieniał. Najpierw dochodziło do zlodowacenia gaskiers, a dzięki niemu nasza planeta była bardziej utleniona. Szacuje się, że zawartość tlenu w atmosferze przed zlodowaceniem wynosiła 1%, a po zlodowaceniu 8%. Dzięki zwiększeniu zawartości tlenu w atmosferze pojawiła się fauna ediakarska, ale także ucierpiała przez zlodowacenie, które nastąpiło pod koniec ediakaru. Jak już wcześniej wspomniałem, w ediakarze mata mikrobialna występowała na dnie morskim. Znajdowała się wszędzie, przez co organizmy nie mogły żyć w mule, były przytwierdzone do dna morskiego lub po prostu na nim leżały. Co prawda organizmy takie jak Kimberella zgryzały matę mikrobialną, ale nie na tyle, by mogły ją przegryźć. Ediakarze, kontynenty nie przypominały tych współczesnych. Na rachunku leżała Gondwana, superkontynent, który składał się z Afryki, Antarktydy, Australii, Indii oraz północnych i południowych Chin. Z kolei na biegunie południowym znajdował się drugi superkontynent, Laurencja. Składał się z Syberii, Ameryki Południowej, Europy zwanej Baltiką, Azji oraz Alaski. Pod koniec ediakaru kontynenty zastąpiły swoje miejsca. Na równiku znajdowała się Laurencja, z kolei na biegunie Gondwana, a reszta świata była otoczona wszechoceanem Pandalassa.
pierwsze, organizmy w tamtym czasie były miękkociałe, przez to nie możemy uzyskać żadnych skamieniałości. Jedynie znaleźliśmy ich skamieniałe odbicia. Po drugie, paleoekologię zwierzęcia poznajemy dzięki współczesnym obserwacjom, a fauna ediakarska była nieaktualistyczna, przez to nie możemy stwierdzić, jak wyglądały ekosystemy w tym okresie. Więcej 45 milionów lat temu doszło do zlodowacenia Bajkonur, które wywarło niekorzystny wpływ na faunę ediakarską. Po wymieraniu pod koniec Ediakaru doszło do pojawienia się innych grup organizmów. Dzięki pojawieniu się struktur wapiennych, zwierzęta, które je posiadały, mogły ewoluować, przejmując nisze ediakarskiej fauny neoproterozoiku. Dzięki pojawieniu się upancerzonych organizmów, u niektórych z nich wykształciły się zęby. Od tamtej pory miały możliwość przedostawania się do mułu, mogąc go ryć, a co za tym utleniać go. Przez rycie w mule mata mikrobiana została całkowicie zniszczona, a od tej pory nastał kambr. Jeśli film Wam się spodobał, to dajcie znać, a przygotuję materiał o kolejnym okresie geologicznym, o kambrze.